Mariusz, Mariusz Pudzianowski przed jutrzejszym pojedynkiem z Karolem Bedorfem. Podobno, tak jak już dzisiaj wspominałem, byłbym w stanie zaryzykować takie stwierdzenie, taką tezę, że Mariusz Pudziański jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Chciałbym, żeby tak było. Oczywiście im starszy, to lepszy. Na pewno im starszy, to lepszy, dlatego że późno przyszedłem do tego sportu. No i późno zacząłem i cały czas się rozwijam. Rozwijam pod kątem kondycyjnym, umiejętności, zapasu, wszystkiego. Więc ktoś, kto ćwiczy od dzieciństwa i ma 25-30 lat, no to jednak 20 lat stażu treningowego ma za sobą. Ja mam dopiero 9 lat zawodowego startu w MMA, więc cały czas się rozwijam. Cały czas się uczę. Każde półrocze, kiedy przerwa jest między jedną galą a drugą, ja cały czas się uczę, rozwijam się, więc no i to powiedzenie się akurat w tym przypadku sprawdza. Im starszy, to lepszy, lepiej się rozwija, lepiej się porusza. No i w tym przypadku tak jest, dlatego że ten płaszcz mięśniowy musiałem zgubić. No i jak widać, ubyło go sporo. Wiadomo, że na początku tego stresu nie ma. Im bliżej walki, tym gorzej. Powiedz, czy jest jakaś różnica pomiędzy stresem, emocjami przed tą walką, a przed nimi? Jestem normalnym człowiekiem, który posiada emocje. Nie jestem jakąś maszyną, która jest wypluta z emocji, więc przed każdą walką, czy to będzie pierwsza, 20, 30, zawsze te emocje są. Jestem normalnym człowiekiem, więc zawsze czegoś człowiek się boi. Chyba idiota by się tylko nie bał. A wiem, że Karol jest to silny chłop z umiejętnościami. No i chwila nieuwagi, krzywda się może stać z mojej strony, jak i z Karola, więc obawy zawsze jakieś są. Od Martina dowiedzieliśmy się, że planujesz więcej niż dwie walki w roku, chciałbyś walczyć częściej. Z czego to wynika? Jeżeli zdrowie pozwoli na to wszystko, no i grafik dobrze poukładamy, no z 3 razy może wystartuję. Zobaczymy, jak się wszystko to potoczy. Na razie skupiam się na jutrzejszym dniu i wszystko chcę dać z siebie w jutrzejszym dniu. Czyli bez względu na wszystko, bez względu na wynik, Mariusz nie zamierza zakończyć karierę po tym pojedynku? Nie, oczywiście, że czy w sporcie jest ryzyko zawodowe, że wygrywa się i przegrywa. Wiem, co to znaczy wygrywać, wiem, co to znaczy przegrywać. Oczywiście, że wszystko zdarzyć się może. Jest to waga ciężka, no i przede wszystkim MMA i chwila nieuwagi, może być knockout. Karol Bedorf, który stoi tutaj 2 metry obok ciebie, pojedynkował się z Michałem Kitą i jakby udowodnił, że tak naprawdę jeden cios, high kick, potrafi odwrócić całkowicie przebieg walki. Czy jesteś przygotowany na te wysokie kopnięcia i te ciężkie nogi Karola? Jeżeli wchodząc do klatki, muszę być przygotowany na wszystko, czy na kopnięcia, czy na boksowanie, czy na obalenia. Karol jest silnym chłopem, trzeba się wszystkiego po nim spodziewać. Tak samo jak i po mnie, no, z walki na walkę zawsze jakieś niespodzianki przygotowuję. Jak nie wydolność, to to, jak nie obalenia, to boksowania. No i tak naprawdę jest wielka niewiadoma, co ja tym razem przygotowałem. Trener Arbi Szamajew mówi, że jesteś nie do wywrócenia i Karolowi tego na pewno nie uda się zrobić. Też jesteś tak pewny swoich zapasów defensywnych? Oczywiście, że muszę być pewny swoich umiejętności. Jeżeli pewny nie byłbym, nie wchodziłbym do tej klatki. Parter z pleców szczególnie? No z pleców różnie to bywa, ale na pewno nie jestem lewy, zapasy nie są mi lewe. Brazylijskie jiu-jitsu też nie jest mi obce, więc potrafię się zachować w każdej płaszczyźnie. Czyli to znaczy, że czarny pas Karola nie robi na tobie wrażenia? Nie, no to są tylko pasy, a klatka wszystko jutro zweryfikuje. Dziękujemy. Dobrze, to dziękuję.